Panie prezesie, radni gminy Stafi Guda dali zielone światło dla inwestycji. Jak pan to skomentuje? 5 lat czekania, dużo pracy, bardzo transparentna procedura, no i dzisiaj możemy pójść dalej, realizować przedsięwzięcie, o którym już dawno informowaliśmy, że zbudujemy hotel razem z domami, które będą tworzyły kompleks, że to będzie drobne dla gminy, bo będzie modernizowana infrastruktura. Przypomnę tylko, że nasi najbliżsi sąsiedzi w Rybakach otrzymają także możliwość fotowoltaiki, a także modernizacji swojego budynku. Mówię o bloku w Rybakach. Będziemy inwestowali w drogi gminne, obiecaliśmy to. Będziemy inwestowali w infrastrukturę kanalizacyjną. Także gmina na tym skorzysta. To jest takie win-win, prawda? Ale nie straci na tym też przyroda. Dlatego, bo wbrew temu, co pojawiały się jakieś takie zarzuty, że może przyroda stracić. Nie, nasza inwestycja będzie to najbardziej ekologiczny hotel w Polsce budowany. Mamy taką ambicję, żeby tak się właśnie stało i dołożymy najwyższe starań, żeby tak było. To miejsce, w którym będziemy budować, tam przez lata był PGR, także to nie jest miejsce, które jest miejscem dziewiczym, ale zasługuje na pewien szacunek i na naprawdę dobre podejście do tego miejsca. I my to zapewnimy, bo jednak turystyka, pamiętajmy o tym, taka turystyka kwalifikowana na wysokim poziomie chroni przyrodę, bo turyści chcą przyjeżdżać z Polski, ze świata, obcować z tą przyrodą, a nie ją dewastować. Także liczymy, wierzymy, że ten hotel będzie dobry dla przyrody, dobry dla gminy, ale także dobry dla mieszkańców, dlatego, bo to jest 100 miejsc nowych pracy. To jest także współpraca z przedsiębiorcami lokalnymi, to jest współpraca z firmami różnego rodzaju usługowymi, które będą pracowały na rzecz tego hotelu. To będzie się działo dobrze. Będą młodzi ludzie mogli wiązać swoje perspektywy pracy. Także, no to cóż, no to jest zawsze ambicją deweloperów, taki naprawdę przez duże D, żeby zrobić coś dobrego. Nie tylko dla siebie, ale także dla społeczeństwa. Także odczuwam satysfakcję, że po tej wielomiesięcznej, czy nawet wieloletniej dyskusji, tutaj pojawiło się także szereg nieprawdziwych zarzutów, ale demokracja ma swoje prawa, także my nie czujemy żalu do ludzi, którzy w dobrej wierze często sformułowali wobec nas niesprawiedliwe jakieś zarzuty. Nie, nie czujemy, bo to jest, trzeba się poddać tej demokracji, ale naszą pracą, którą będziemy teraz robili dalej, udowodnimy, że nie zawiedziemy tego zaufania, którym nas obdarzyła Rada Gminy Stafi Guda i że ta gmina dzięki nam także będzie naprawdę się dobrze rozwijała i będą z tego korzyści dla przyrody, dla ludzi, dla samej gminy, bo wszyscy razem musimy żyć razem na tym miejscu z przyrodą, w przyrodzie. Jesteśmy także częścią tej przyrody i hotel nasz będzie takim właśnie miejscem dla przyrody bardzo życzliwym. Panie prezesie, kiedy wbicie łopaty? No to na razie jest przejście przez uchwałę, prawda? Jeszcze przed nami wojewoda, jeszcze przed nami inne formalności. Potem trzeba będzie pracować nad projektem, pozwolenie na decyzję środowiskową. Przypominam, że jeszcze przed nami bardzo skomplikowana, bardzo taka drobiazgowa decyzja ekologiczna, jaką jest decyzja środowiskowa, w której no wszystko, co będziemy robić, zostanie prześwietlone z punktu widzenia ochrony środowiska. To tylko przypominam, że nie można niczego zrobić tak, jak się mówi, samowolnie, prawda? To wszystko będzie bardzo kontrolowane. To zajmie stety czy niestety dużo czasu, prawda? Więc my chcielibyśmy jak najszybciej, no ale bądźmy realistami, te procedury jeszcze zabiorą jakiś czas, prawda? Rok, półtora czasu, no i wtedy będzie można ruszyć dalej już z tym, co jest najłatwiejsze w inwestycjach, czyli zbudowaniem, realnym budowaniem. Można powiedzieć, to już jest sama przyjemność po formalnościach i biurokracji. Nowe miejsca pracy, dbanie o przyrodę, fotowoltaika dla mieszkańców, czyli wszystkie argumenty jakby przeciwników zostały wytrącone. Co pan powiedziałby tym jednostkom, które sprzeciwiały się budowie? Były osoby, które miały taką motywację sąsiedzką, to znaczy nie chciały, żeby ten hotel się pojawił obok nich i używały argumentów często na wyrost. Te argumenty trafiały do przestrzeni publicznej i były podejmowane przez osoby, które nie miały do końca pojęcia, co my planujemy, natomiast były bardzo wrażliwe na te słowa o przyrodzie, także o zagrożeniu dla przyrody. Także ja bym podzielił te osoby na dwie grupy, takie osoby, dla których no, stanowiliśmy
no, konkurencyjność w tym terenie, prawda, i one kierowały się własnymi motywacjami osobistymi i duża grupa ludzi, która no, wykazywała troskę, prawda. Te osoby, które wykazywały troskę, no, to jest, to nie można mieć tego za złe, że ludzie wykazują troskę, prawda. Często nie wiedzą, jak naprawdę jest, ale wykazują tą troskę czasami na wyrost. No, było bardzo transparentnie. Myśmy odpowiadali na szereg pytań, udzieliliśmy informacji także poprzez media. Także jak powiedziałem, no, to jest tylko pierwszy krok. Potem będzie ta bardzo skomplikowana procedura i długotrwała procedura środowiskowa, w której odpowiem i uspokoję wszystkie osoby, które dbają o przyrodę, szczególnie są im leży na sercu ochrony środowiska, że te procedury zapewnią, że ta inwestycja będzie realizowana z poszanowaniem najwyższych standardów ekologicznych.